Ponad 250 walczących zawodników można było obejrzeć w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5 w Zambrowie. Na 8 Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Karate International Budokai zjechali z całego kraju, a nawet z zagranicy. Organizatorem mistrzostw był Mazowiecko-Podlaski Klub Karate oraz Polska Federacja Instytut Budokai. Dzisiaj mamy Międzynarodowe Mistrzostwa Polski International Budokai. To jest system, w którym mamy dosyć mieszane walki, bo mamy walki w grapplingu, w tak zwanym parterze, plus karate kyokushin oraz K1, czyli taki ostrzejszy kickboxing. Mamy po raz ósmy tą imprezę w Zambrowie, dzięki oczywiście wsparciu, wiadomo, samorządu, to jest pana burmistrza, pana starosty, pana marszałka, oczywiście prywatnych sponsorów, także przedsiębiorstw zambrowskich. Cóż mogę powiedzieć, bardzo dużo ludzi mamy, olbrzymie, że tak powiem, pokłady do przepracowania, żeśmy już postarali się na dwie maty przepracować grupy dziecięce, czyli grupy w grapplingu głównie, i po tym będziemy mieli walki osób starszych, czyli już młodzieży w kumite i dorosłych w K1. Mistrzostwa skupiły wielu zawodników, którzy rywalizowali w kilkunastu kategoriach wiekowych i wagowych. Do Zambrowa przyjechali m.in. z Ciechanowca, Wysokiego Mazowieckiego, Czyżewa czy Białej Podlaskiej. Znaleźli się także nawet uczestnicy z Wietnamu. Po pojedynkach kwalifikacyjnych, które rozgrywane były już od rana, po południu można było podziwiać walki finałowe. Moja przygoda z karate zaczęła się w sumie od mojego wujka, bo mój wujek zapędził mnie, znaczy nie zapędził, tylko zachęcił mnie do trenowania karate, i gdy powiedział mi, że karate będzie u nas właśnie w mieście, to od razu powiedziałam, że idę na pokaz i chcę się zapisać. Moja przygoda z karate zaczęła się również tutaj z dwoma koleżankami, ponieważ to jakby one były na pokazie i zachęciły mnie do tego. I kiedy pierwszy raz poszłyśmy na zajęcia, to bardzo mi się spodobało. I tak właśnie jak koleżanki trenuję karate już od roku. Moja przygoda zaczęła się od brata, bo brat chodził na zajęcia, ale do innego miasta, tata go podwoził. No i gdy tata mi powiedział, że podobno mają być zajęcia karate w naszym mieście, to z wielką chęcią poszłam na ten pokaz i się zapisałam. Moja przygoda z karate zaczęła się tak, że przyszłam razem z koleżankami na pokaz. Nawet nie myślałam, że się zapiszę, po prostu tak jakoś zachęciły mnie. No i przyszłam na pierwszy trening. W ogóle nie myślałam, że kiedyś będę na zawodach. Po prostu chciałam go trenować dla siebie i się okazało, że właśnie trafiłam. Honorowy patronat nad zawodami objął burmistrz miasta Zambrów, Kazimierz Dąbrowski. Nie ma w Zambrowie wolnych sobót, niedziel. Zawsze coś się dzieje i to mnie napawa otuchą, optymizmem i radością. Dzisiaj jest tradycyjny międzynarodowy turniej karate dla dzieci i młodzieży, organizowany tradycyjnie przez Mazowiecko-Podlaski Klub Karate Oyama. Za to im serdecznie dziękuję. Tym właśnie turniejem kończymy szerokie obchody stulecia państwa polskiego. Taki turniej organizuje tutaj klub i zarząd Podlasko-Mazowiecki Karate co roku, ściągając liczną rzeszę dzieci i młodzieży z całej Polski. W tym roku, z tego co pan prezes mi tu przekazał, około 250 dzieci. Także należy się z tego cieszyć, a ja się również cieszę, że na terenie miasta Zambrów ten klub działa bardzo prężnie, przyciągając dzieci i młodzież, odciągając jednocześnie od tych zajęć, które spowodują skoliozy, koliozy i kręgosłupa, i kifozy. Także się cieszę z tego, że ćwiczą, są aktywne dzieci i z tego będą na pewno mieli rodzice i miasto pożytek. Zawody jak co roku zyskują przychylność radnych Rady Miasta Zambrów, którzy chętnie włączają się w ich organizację. Cieszę się tutaj, że mogę kolejny raz uczestniczyć w tak dużej i bardzo fajnej i jednocześnie super zorganizowanej imprezie. Jest to już kolejna impreza tak dużej rangi, cyklicznie, corocznie organizowana. W tym roku jest organizowana przez prezesa Mazowiecko-Podlaskiego Klubu Karate pana Shihana Artura Więzowskiego i wiceprezesa sensei Roberta Gaździka na rzecz
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i jak najbardziej widać, że jest progres, ponieważ rokrocznie coraz więcej zawodników uczestniczy w tak dużej imprezie. Widać też postępy u wielu zawodników, przede wszystkim jeżeli chodzi o technikę, o zaawansowanie również o technikę, również, a także o szybkość, dynamikę, motorykę i siłę. Tutaj również należy powiedzieć, że widać, że coraz więcej ludzi przychodzi na trybuny, także to bardzo cieszy, myślę, że samorząd miasta Zambrowa, ponieważ widać, że no, ten sport jest jednak lubiany i pożądany przez mieszkańców Zambrowa. No, należy tutaj też również podkreślić fakt, że władze zarówno samorządu miasta Zambrów, samorządu powiatowego, a także województwa podlaskiego na czele z marszałkiem województwa aktywnie i corocznie wspierają tą inwestycję, tą imprezę, więc myślę, że bez tych środków no, nie byłoby możliwości, szans realizacji tak fajnej, takiego fajnego przedsięwzięcia. No i to uważam za bardzo zasadny pomysł i myślę, że gdzieś tam w kolejnych latach na pewno będziemy jako miasto Zambrów wspierać takie cenne i fajne inicjatywy. Też zachęcam tutaj, korzystając z okazji, wszystkie młode osoby, począwszy od dzieciaczków kilkuletnich, nawet po osoby starsze, które by chciały brać udział zarówno czy rekreacyjnie sobie gdzieś tam, tak, żeby polepszyć sobie trochę kondycję i stan zdrowia, a także młode osoby, które by chciały się może, miejmy nadzieję, wyczynowo zająć uprawianiem tego typu sportu. Może gdzieś tam kiedyś w Zambrowie będzie jakiś mistrz Europy czy świata w karate. Tego sobie gdzieś tam bym jako samorządowiec na pewno życzył. Podczas zawodów uczestnicy mogli sprawdzić swoje umiejętności i poczuć prawdziwego, zdrowego ducha rywalizacji. Na zakończenie Międzynarodowych Mistrzostw Polski Karate International Budokai zawodnicy otrzymali pamiątkowe puchary, medale i dyplomy.